I wjechaliśmy na wizję. Witamy Was serdecznie. Z tej strony Adam Hertle i Adam Lange. Cześć. A jest to 20. odcinek naszej audycji pod tytułem Rozmowa kontrolowana. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Podobno gdzieś jest jakaś piłka kopana i podobno ktoś nasz kopie. Mamy nadzieję, że kopie dobrze, ale my nie możemy oglądać. Wy możecie sobie drugim okiem rzucać na telewizor albo słuchać jednym uchem radia, a drugim naszego programu. Ale dziękujemy tym, którzy mimo tak atrakcyjnych alternatyw są dzisiaj z nami. Zaczniemy od małych ogłoszeń duszpasterskich, kilka spraw dla przypomnienia, czyli przypominamy, że już 27 i 28 listopada będzie wspaniała konferencja Oh My Hack, kontynuacja projektu What the Hack, choć już trochę w innym składzie, choć prelegenci, mamy nadzieję, będą bardzo podobni, a przynajmniej tych, których dobrze oceniliście w zeszłym roku i dwa lata temu, zapraszamy również w tym i większość nam już potwierdziła swój udział. Wkrótce opublikujemy pierwsze punkty programu. Jest jeszcze okazja w miarę w dobrych cenach kupować bilety, także zapraszamy na stronę omhconf.pl. Nasz program nadajemy również w formie podcastu pod kilkoma linkami, które znajdziecie na live zaufana3strona.pl. Jeżeli ktoś nie lubi na nas patrzeć, to zawsze może nas po prostu posłuchać. Dzisiaj również będziemy rozdawać UBK-e. Będą ich trzy. Będą trzy pytania na koniec naszego programu. Odpowiedzi przyjmujemy na czacie YouTube'a, ale to mamy nadzieję, że już wszyscy nasi słuchacze świetnie wiedzą. No dobrze, czas w takim razie chyba zaprosić naszego gościa. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć Michała Będkowskiego z Securitum, Securaka, Bug Bounty i kilku innych miejsc, w których się udziela. Cześć Michał. Cześć, cześć. Witam wszystkich Adamów, widzów i słuchaczy. Ja mam dzisiaj zaszczyt zadać Ci pierwsze pytanie i naszym pierwszym pytaniem z reguły jest: jak byś siebie określił, kim Ty tak naprawdę jesteś? Bug Hunterem, pentesterem, trenerem, wykładowcą? To tak, w ostatnim czasie głównie trenerem, głównie prowadzę szkolenia. Poza tym też całkiem sporą część czasu robię jeszcze pentesty, a bug bounty, wykłady to jest bardziej tak wieczorowo, że tak powiem, w wolnym czasie, jeżeli akurat żona pozwoli. Ty masz jakiś wolny czas przy takim poziomie obłożenia? No, ostatnio troszeczkę mniej, ale daję radę znajdować. Pozazdrościć. No my takiego komfortu nie mamy, ale zawsze dla Was znajdziemy czas w tą niedzielę i dla naszych gości. Michał, opowiedz nam swoją historię, jak się znalazłeś w bezpieczeństwie, jak to się zaczęło? Okej. Znaczy moje zainteresowanie bezpieczeństwem zaczęło się od momentu, w którym, czy może jeszcze troszeczkę bardziej w przeszłość. Generalnie komputerami interesowałem się w zasadzie od zawsze, programować zacząłem się uczyć w podstawówce, natomiast wtedy chyba nie było takich książek, albo ja przynajmniej nie miałem takich książek jak Programowanie dla dzieci, czy coś, co było na odpowiednim poziomie intelektualnym dla dzieci, więc próbowałem się uczyć książek dorosłych, co myślę troszeczkę mnie wtedy, troszeczkę było dla mnie zbyt trudne. No więc programować już się tam uczyłem od dawna, co nieco wiedziałem, natomiast świat sieci to dla mnie była trochę taka czarna magia i kończyło się znajomość sieci, kończyła się dla mnie na tym, że wiedziałem, żeby w Windowsie wejść w ustawienia TCP/IP i tam wpisać 192.168.0.1 albo 0.2 i tak dalej, a poza tym no niewiele wiedziałem, jak to wszystko działa pod spodem. I takim punktem zwrotnym było, jak kiedyś natrafiłem na Wikipedii na atak, na opis ataku ARP spoofing. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, to jest to atak, który pozwala na przechwytywanie ruchu w sieci lokalnej. Opiera się on o działanie protokołu ARP, który w największym skrócie polega na tym, że jak dwa komputery chcą się ze sobą skomunikować, to jeden komputer pyta: hej, który z was to 192.168.0.5? I wtedy inny komputer niż ten właściwy może powiedzieć: no tak właściwie to jestem ja.
I pamiętam, że dla mnie to było dosyć szokujące w tamtym momencie, bo świat sieci wydawał mi się jakąś taką czarną magią, że tam nie wiadomo jak skomplikowane protokoły się dzieją i to wszystko są trudne rzeczy, trudne ataki. A tu nagle czytam o ataku, który jest bardzo prosty koncepcyjnie i zainstalowałem sobie później EtherCapa. W tamtych czasach było daleko od tego, co jest teraz, czyli HTTPS wszędzie, więc w sieci lokalnej taki prosty atak na podsłuchiwanie HTTP i podmienianie, to było najciekawsze, i podmienianie czegoś, co nam w tym HTTP wraca, mogłem sobie przeprowadzić. Nie mogę powiedzieć, że to był taki moment, że nagle już tylko się interesowałem bezpieczeństwem i w ogóle inne działki IT mnie nie interesowały, ale to był niewątpliwie taki punkt zwrotny. Taka myśl, że kurczę, to wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Sąsiedzi musieli być zachwyceni. Został hakerem, bo było to proste, tak? W zasadzie w jakimś stopniu tak było, że to było prostsze, niż mi się kiedyś wydawało. To ciekawe, że zaczynałeś w sumie przygodę z bezpieczeństwem od warstwy sieciowej, a wygląda na to, że wylądowałeś dużo mocniej jednak w tej sferze web aplikacji. Jak dotarłeś do tego świata, w którym dzisiaj się chyba odnajdujesz najskuteczniej? Tak, myślę, że to się działo stopniowo. Rzeczywiście na początku bardziej interesowała mnie warstwa sieciowa, właśnie testy sieci, jakiś tam Nmap, skanowanie portów, analizowanie tych usług i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu wydawało mi się najciekawsze. Natomiast z biegiem czasu, czasem tak jest, że czasem wydaje nam się, że coś jest dla nas ciekawsze niż inne, ale jak z jednym i drugim się mierzymy, to okazuje się, że to drugie nam idzie lepiej niż to pierwsze. Wbrew temu, co mogło nam się na początku wydawać. I u mnie tak faktycznie było. Jak zacząłem się zajmować też web aplikacjami, to okazywało się, że summa summarum te web aplikacje jakoś lepiej czułem i lepiej mi szły niż infrastruktura, więc summa summarum zacząłem się rozwijać w tym kierunku. Gdzieś tam jeszcze dalej po drodze pojawił się ten frontend, czyli XSS-y i tematy pochodne. Tutaj się zastanawiałem, od kiedy się zaczęło tak naprawdę moje większe zainteresowanie tym tematem i wydaje mi się, że to się zaczęło od Bugbounty Google'a, gdzie na początku szukałem w zasadzie wszystkich typów błędów, a potem dochodziłem do wniosku, że znajduję głównie XSS-y, więc stwierdziłem, że warto się na tym skupić, że jakoś nie mogę, SQL injectionów tam w ogóle nie ma, jakichś innych błędów tam w ogóle nie ma, tych XSS-ów jednak tam troszeczkę jest, przy czym nie są one takie proste, nie jest to takie klasyczne, że w wyszukiwarce sobie wpisujemy script, alert 1 script i jesteśmy z XSS-owani, tylko jednak trzeba było się troszeczkę na tym napocić, więc żeby umieć znajdować te XSS-y, no to w tym temacie zacząłem się coraz bardziej rozwijać. Okej. Okay. To opowiedz nam trochę o tych Bugbounty, tak? W sensie, jak zaczęła się tam twoja przygoda? Co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zacząć się jakby bawić w Bugbounty? Kasa. Myślę, że to w połowie rzeczywiście były motywy finansowe, bo to mi się wydawało takie, tak, kurczę, jeden XSS, takie no jeden prosty XSS, taka prosta podatność, a Google w tamtym czasie płaciło za nią $3000. No to wydawało się to dosyć atrakcyjne, że można za taki prosty błąd dostać 3000. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że na Google niekoniecznie aż tak prosto go znaleźć, ale to był jakiś tam motywator. A drugi to był taki, że też takie zmierzenie się z taką dużą organizacją jak Google, i którzy mają zespół bezpieczeństwa składający się naprawdę z wielu ludzi światowej klasy. I znalezienie błędów w ich infrastrukturze czy w ich aplikacjach było po prostu ciekawym wyzwaniem i byłem ciekaw, czy uda mi się to zrobić. No i okazało się, że rzeczywiście się udało. A wszystko zaczęło się od tego, że jak kończyłem pracę w poprzedniej firmie, to miałem taki moment, że no, skończyłem już pracę w tamtej, jeszcze nie zacząłem pracy w Securitum i miałem taki moment bezrobocia. To wtedy sobie myślałem, że a to zajmę się Bugbounty na pełny etat i wtedy zacząłem szukać błędów w Google'u i miałem
wtedy bodajże taki miesiąc, czy półtorej miesiąca, czy dwa miesiące, że rzeczywiście tym bug bounty się zajmowałem i to był zdecydowanie czas, w którym znalazłem najwięcej błędów w bug bounty, w takim, patrząc na jednostkę czasu, bo w tamtym miesiącu miałem ich chyba, nie wiem, z 5 czy 6. Tak myślę, że z perspektywy czasu, że na farcie, ale rzeczywiście to był mój najbardziej taki produktywny miesiąc. So, ja się czepiam zawsze moich rozmówców i muszę się przyczepić, bo widzę rozbieżność logiczną w twojej wypowiedzi, bo mówisz, że postanowiłeś żyć z bug bounty, po czym okazało się, że to bug bounty przynosi niesamowite korzyści, a potem wziąłeś pracę w security, tak? Co było tam tak atrakcyjnego, że przebiło życie z bug bounty? Myślę, że z bug bounty cały czas miałem taki problem, taką obawę, że jest się troszeczkę na łasce tej firmy, która te bug bounty wypłaca i mogę mieć taki miesiąc, że znajdę 5 błędów i jestem ustawiony na, nie wiem, powiedzmy parę miesięcy, ale mogę mieć później kilka takich miesięcy, że albo nie znajdę nic, albo znajdę błędy, za które dostanę nie $3000, tylko $100. I tutaj po prostu obawiałem się, że to by prowadziło do takiego, jakby to powiedzieć, tak psychologicznie by to nie działało na mnie dobrze, bo czułbym taką presję nieustanną, że ja muszę w tym bug bounty coś robić, bo jak nic nie znajdę, no to nie wyżyję, że tak powiem, kolejnego miesiąca. Więc jak się pojawiła oferta takiej pracy stałej, to chętnie z niej skorzystałem, a bug bounty traktowałem jako taki dodatek gdzieś tam, który po pierwsze daje fajną kasę, a po drugie taki, który można się też jakoś tam rozpromować, bo o błędach w pentestach, jakkolwiek one czasem są dużo ciekawsze niż te, które są na bug bounty, ale o nich nie mogę nic powiedzieć, a o bug bounty mogę. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie celu, który wybrałeś, bo cały czas mówisz o tym, że testowałeś usługi Google'a, no to wybrałeś sobie chyba jednego z najtrudniejszych możliwych przeciwników. Nie testowałeś na jakichś prostszych programach, czy po prostu tam były najlepsze wypłaty? Dlaczego akurat Google? Tak, po pierwsze wynikało to z tego, że rzeczywiście mieli dobre wypłaty. Po drugie czytałem troszeczkę opisów błędów, jakie inni znajdowali w Google'u i jakoś tak ten Google mi się ciągle przewijał. A po trzecie Google ma dobrą reputację, jeśli chodzi o to, w jakim czasie odpowiadają i że w ogóle odpowiadają. Wprawdzie najczęściej na początku odpowiedzi jest adnotacja, odpowiedź została wygenerowana automatycznie, ale ważne jest to, że ona przychodzi, bo też od znajomych. Jak na końcu jest czek, to wszystko się zgadza, tak? Właśnie tak. Bo niektórzy znajomi mi też mówili, że na przykład zgłaszają błąd w bug bounty i przez, nie wiem, 10 miesięcy żadnej odpowiedzi. To w Google czegoś takiego nie ma. Ostatnio była jakaś afera z bug bounty, w ogóle chyba Microsoft jakoś mocno holdował wypłaty. Gdzieś tam jakaś drama na Twitterze była. Właśnie też słyszałem. Ja z Microsoftowym bug bounty miałem małą styczność. Mi przynajmniej bug bounty wypłacili dosyć szybko i odpowiedzieli dosyć szybko, więc tam nie wiadomo. Być może trochę racji ma ten człowiek, który znajdował te błędy, ale nie było znana perspektywa drugiej strony, więc nie wiadomo, czy te błędy były rzeczywiście błędami, czy on ich tam nie wyzywał na przykład w tych no, to jest Twitter, zgłoszeniach. Prawda? Też takie mogą być sytuacje. Tak. Ciężko ocenić, nie wiadomo tak naprawdę, co tam się działo. A w sumie dobrze, że o tym przypomniałeś, bo wydaje mi się, że już chyba powinien być czas, jak miał zacząć ujawniać te błędy, chyba że mu zapłacili. A, myślałem, że dokończysz, że dobrze mi przypomniałeś, bo Microsoft wisi mi kasę. Michał, powiedz nam, jaki był najtrudniejszy, tudzież najbardziej skomplikowany błąd, jaki znalazłeś w ramach bug bounty, w ramach tych ćwiczeń? Tak, zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że wskazałbym tutaj jeden taki dość stary błąd, bo chyba z 2015 roku. To był błąd w takiej aplikacji, która się nazywała Postini Header Analyzer, która jakieś dwa miesiące po znalezieniu tego błędu już w ogóle przestała istnieć. Wypłacili bug bounty. Bug bounty zapłacili. Natomiast na początku mojej przygody z bug bounty to bo tak ogólnie był mój sposób na szukanie błędów, czyli właśnie szukałem jakichś takich starych, zapomnianych usług. I dopóki miałem pomysły, jak ich szukać, to fajne rzeczy mi z tego przychodziły.
No ale wracając do samego XSS-a, to był XSS przez upload plików. Natomiast tak normalnie nie da się w przeglądarce zrobić coś takiego, że zmuszamy przeglądarkę do wysłania zapytania post z uploadem plików i żeby ona nam od razu wyrenderowała odpowiedź. Użytkownik sam musiałby sobie ten plik zuploadować. Więc zacząłem kombinować, jak to zautomatyzować. Okazało się, że po stronie serwera, który tam był wykorzystywany, a był wykorzystywany moduł CGI z Pythona, był błąd w parsowaniu nagłówka Content Disposition. I dzięki temu można było wysłać zwykłego posta z punktu widzenia przeglądarki, także serwer myślał, że był to upload plików. Później problem był taki, że jak to był zwykły post, to na przykład Firefox ucinał tego zwykłego posta na bajcie nulowym. Chrome okazało się, że nie ucinał na tym bajcie, natomiast niektóre bajty zamieniał, jeżeli one były tam z jakiegoś zakresu, bo nie zgadzały się w kodowaniu. To wtedy trzeba było wymyślić, jak wysłać plik, aha, bo jedyne pliki, jakie można było tam wysyłać, to były archiwa, czyli albo zipy, albo tary, albo bzipy, czy gzipy. Więc trzeba było wymyślić, jak tutaj stworzyć gzipa, który nie będzie miał tych znaków z tego zakresu, który jest zamieniany. I to też jakoś się tam udało zrobić. Później okazało się, że XSS Auditor, czyli coś, co już dzisiaj nie działa, ale zabezpieczenie z Chroma, które wykrywa XSS-y, też mi to blokowało, więc musiałem jeszcze to archiwum jakoś zmodyfikować. No i suma summarum, po tej całej walce miałem tego XSS-a. No to ile on był warty? Powiedz. No był warty tyle, ile wszystkie XSS-y w domenie www.google.com, czyli $5000. Michał, chyba tylko raz mi się zdarzyło, czy dwa razy, że dopłacili jakąś tam jakiś bonus za jakiś błąd. Jak błędy z copy-paste właśnie w ostatnim tam roku im zgłaszałem, to mi wypłacili bonus tak ogólnie za całokształt. Tak mi napisali w którymś momencie. Po prostu cię lubią, tak? Mam nadzieję. Słuchaj, opowiadasz o błędach, które no nie są łatwe do znalezienia, a jak już je znajdziesz, to nie są łatwe do wyeksploitowania. A nie jesteś sam, który szuka tych błędów w Google, bo pewnie liczba osób biorących udział w tym bug bounty jest niemała z całego świata. To nie są przypadkowi ludzie w jakiejś części, to są eksperci. Ale to ty te błędy znajdujesz, bo z tego, co pamiętam, z opisów rzeczy, które odnajdujesz, myślisz tak nie do końca szablonowo i znajdujesz sposoby, gdzie inni się poddają. Skąd bierzesz te pomysły i skąd w ogóle wziąłeś wiedzę, która cię doprowadziła do miejsca, w którym dzisiaj jesteś? Czy czytałeś opisy innych błędów, czy czytałeś książki, czy studia jakieś mądre skończyłeś? Bo jakby twoje rozwiązania wychodzą poza szablon, stąd też pewnie i te twoje sukcesy. Jak powtórzyć twoją drogę, jeżeli ktoś chciałby spróbować? Myślę, że przede wszystkim mój sposób zdobywania wiedzy to jest właśnie czytanie opisów błędów, jakie inni znajdują. Tutaj jeśli chodzi o takie, powiedzmy, bardziej skomplikowane błędy, czy jakieś nietypowe błędy, no to nie ma jakiegoś jednego takiego oczywistego źródła, czy jakiejś takiej jednej książki typu, nie wiem, Advanced XSS, i z której można byłoby się takich rzeczy dowiedzieć. Więc to jest moje źródło zdobywania wiedzy. Natomiast ja też bug bounty właśnie, jako że nie traktowałem go jako źródła dochodu ogólnie, takiego głównego, tylko jakiś tam dodatek, to nawet jak mi się zdarzało, że nie znajdowałem błędów, to i tak zawsze coś z tego wynosiłem. I czasami mi się zdarzało, że znajdując jakiś tam błąd w Google, wykorzystałem wiedzę, którą zdobyłem gdzieś tam, nie wiem, dwa miesiące wcześniej, analizując inną stronę, analizując inną usługę. O coś mi się tam rzuciło w oczy, coś zapamiętałem i wtedy tych kilka rzeczy dało się ze sobą wykorzystać. Czyli myślę, że głównie ta wiedza bierze się właśnie z tego, że ja sobie po prostu analizuję, jak działają jakieś tam strony. Nawet jak w nich nic nie znajduję, to po prostu staram się wyciągać wnioski, że okej, tu używają na przykład Angulara, tu używają swojego frameworka, który się nazywa Maya bodajże, tu używają takiego serwera, tu takiego, i po prostu analizuję, jak on się zachowuje, wyciągam, próbuję coś z tego wyciągnąć, nawet jeżeli nie widzę oczywistych miejsc, gdzie można popełnić błąd. Tutaj nie będę zdradzał jakichś konkretnych szczegółów, ale jest kilka takich aspektów, gdzie ja po prostu czuję, że kiedyś mi błąd wpadnie, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej, nie mogą mi się tak jakby wszystkie elementy dopasować, żeby ten błąd
mi wypalił, czyli na przykład coś tam znalazłem w serwerze Google'owym, że w jakiejś sytuacji się zachowuje dziwnie, ale żeby z tego zrobić błąd, który dałoby się zgłosić, to jeszcze aplikacja musi do tego coś od siebie dołożyć. I mam kilka takich rzeczy, gdzie ciągle czekam, czy trafię na ten moment, że mi się te wszystkie warunki spełnią. Nawet już myślałem, żeby to do Google nie zgłosić tych niektórych rzeczy, że tak po prostu, że one wprawdzie nie prowadzą do błędu bezpieczeństwa, ale mogą ewentualnie się przydać w jakimś tam scenariuszu. Natomiast też wiem z doświadczenia, bo już kiedyś coś podobnego im zgłosiłem, że wtedy Google do tego tak trochę podchodzi. Nie jest to błąd, no to w zasadzie się nie przejmujemy. Jak to się uda wykorzystać w jakimś scenariuszu, to proszę bardzo. Mamy pytania od naszych słuchaczy. Jedno z takich ciekawszych akurat w temacie bug bounty. Ile czasu średnio zajmuje ci znalezienie buga? Ile z drzwi? To jest pytanie, które jest mi często zadawane, ale właśnie ze względu na to, co mówię, ciężko mi na nie odpowiedzieć, bo wiele miałem takich godzin, że czasem mogłem spędzić kilka wieczorów, ileś tam godzin, nie wiem, z 12 albo w sumie 20, gdzie nic nie znalazłem. Natomiast ta wiedza, którą gdzieś tam zdobyłem o tym, jak pewne usługi czy biblioteki działają, mogła doprowadzić do tego, że w innym przypadku błąd znalazłem od strzału, że tak powiem. Więc tak trudno mi podać taki jeden jakiś konkretny czas. A też mam taki jeden konkretny przykład. Kiedyś znalazłem trzy błędy w takiej usłudze, co się nazywała Google Kacha. Znalazłem błędy, wiedziałem jak działa, bardzo mocno się z nią zapoznałem. I nie wiem, pół roku później, rok później, czytając dokumentację MDN, Mozilla Developer Network, rzuciło mi się coś tam w oczy i stwierdziłem, o kurczę, to będzie się dało obejść Google Kacha dzięki temu. Można by powiedzieć, że tutaj czas znalezienia błędu był praktycznie równy zero, bo ja w zasadzie tego błędu nie szukałem, tylko analizując coś zupełnie innego, wpadłem na to, że ten Google Kacha będzie się dało obejść. Tak rzeczywiście było w tamtym przypadku. To była taka dosyć unikalna sytuacja, że wiedziałem, że będzie tam taki błąd i on rzeczywiście był. Więc można by powiedzieć, że te błędy czasami się gdzieś tam rodzą w głowie i atakują znienacka. Klocki się układają i w pewnym momencie, jak w Tetrisie, linia się kasuje i wpadają czeki. Właśnie tak. Żeby to było takie proste. Tak, no jak widać u Michała jest. No. Musimy więcej go wypytać, jak to robi. Może zmienimy zawody i zostaniemy backhunterami po tym wykładzie. Mamy fajne pytanie, czy z bycia wysoko na liście zgłaszaczy błędów Google są jakieś profity? Czy na przykład cię zaprosili do swojej siedziby albo coś ci zaproponowali? Znaczy do siedziby nie zapraszali, ale mieli jakieś takie, z tego co pamiętam, natomiast mieli takie zamknięte eventy dla swoich najlepszych backhunterów, na które rzeczywiście zapraszali. W moim przypadku tak wyszło, że z różnych powodów musiałem odmówić za każdym razem, więc nigdy na takim evencie nie byłem, ale dostałem takich zaproszeń, myślę kilka, nie wiem, może z 6-7 w sumie. Nawet takie było zaproszenie chyba właśnie też w tym roku, na lipiec czy na sierpień, to właśnie rozważałem, że może pierwszy raz się uda, no ale przyszedł COVID i event odwołany. No niestety, wszyscy jesteśmy uziemieni. Okej, mamy następne pytanie. Czy podczas testów bug bounty robisz jakieś notatki, bo to jest też ciekawe pytanie. Czy korzystasz z jakiegoś narzędzia, jakiś mind map może? Tutaj, prawdę mówiąc, czasami żałuję, że tego nie robię. Natomiast notatki trzymam głównie w głowie. I to, co mi czasami zostaje, to historia zapytań z BERPA. I czasem sobie zaglądam, jeżeli coś mi się przypomni, że coś tam było ciekawego. Natomiast jeżeli chodzi o bug bounty, to głównie trzymam rzeczy w głowie, a jak są takie rzeczy, które uważam, że są na tyle ciekawe, że warto je zanotować, to wtedy zazwyczaj je też publikuję albo na swoim blogu, albo na Sekuraku, albo na naszym takim blogu researchowym. Tak więc ogólnie nie mam jakiejś tam magicznej listy notatek, gdzie jak ktoś by się włamał do mojego komputera, to by je wykradł i dolary by leciały z nieba, tylko trzymam w głowie.
A masz jakieś takie triki tylko swoje, właśnie, które jakby nie chcesz się z nimi dzielić? W pewnym sensie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli mam kilka takich, konkretnie w Google, kilka takich elementów zachowań ich serwera, czy pewne rzeczy, które zauważyłem, jak oni deployują aplikacje, czy jak je konfigurują, że mam pomysły, że z tego mogą wyjść jakieś błędy, mimo że na razie mi jeszcze nic z tego nie wyszło, ale co jakiś czas do tego wracam, czy jak testuję nową aplikację, to sprawdzam, a nuż tutaj. Jedna jest taka kwestia, że ją mam na oku chyba od 4 lat i ciągle z tego nie mam konkretnego błędu, ale jeżeli będę miał, to na pewno napiszę, że to jest taka sytuacja, że polowałem na ten błąd parę lat. Fajna technika stakowania wiedzy, choć naprawdę jestem pełen podziwu dla twojej odwagi, że trzymasz to wszystko w głowie. Ja już jestem w tym wieku, że zacząłem przenosić te rzeczy na papier, bo nie mam już sam do siebie zaufania. Gdyby ktoś nie czuł się jeszcze na siłach uderzyć do Google'a, jak poradziłbyś mu, z jakiego bug bounty zacząć próbować atakować? Jak wybrać program bug bounty, w którym weźmiemy udział? Czy szukać jakiejś kategorii błędów, w czym się specjalizować? Czy szukać nowych programów bug bounty, bo tam jeszcze są jakieś nisko wiszące owoce? Która strategia twoim zdaniem byłaby najwydajniejsza dla kogoś bez twojego doświadczenia? Znaczy tutaj ja ogólnie bym radził, żeby na początku w bug bounty się nie nastawiać na zarobek, tylko na zdobywanie wiedzy, przynajmniej jeżeli ktoś oczywiście nie ma doświadczenia i nie ma dużej wiedzy, bo są tacy bug hunterzy, którzy dosłownie mają całą zautomatyzowaną infrastrukturę do szukania błędów, że jak na HackerOne pojawia się nowy program bug bounty i jest tam podany zakres, że takie i takie domeny są w zakresie, takie i takie adresy IP, to oni mają od razu swoje skrypty, które odpalają te domeny, robią im screenshoty, automatycznie odpalają dirbustera, szukają jakichś tam błędów. Po prostu nie ma szans z takimi osobami wygrać, jeżeli chodzi o właśnie te nisko wiszące owoce. Więc tutaj no, pytanie, czy właśnie chcemy bug bounty potraktować jako takie źródło zarobku, bo myślę, że jeżeli tak, to musimy coś podobnego też sami musielibyśmy sobie stworzyć. Natomiast drugie podejście, takie, które ja właśnie też uskuteczniam, to jest raczej skupiam się nie na takiej, jakby to powiedzieć, przemysłowym szukaniu błędów, bo to trochę jest na pentestach. Tam nie mam tak, że mogę się skupiać na jednym XSS-ie przez 2 tygodnie, bo mam 2 tygodnie na cały pentest. To wtedy jest. Wydaje mi się, no że jak, jest właśnie duża szansa. Jak skanerkiem wtedy, Akunetixem i już. No. A to niektóre programy bug bounty publikowały z HackerOne'a takie właśnie zgłoszenia, co były copy i wklej z Akunetixa czy z jakiegoś innego narzędzia. Oczywiście false positive prawie zawsze, bo jak to nie był false positive, to już prawie na pewno było zgłoszone wcześniej. Więc no, kontynuując odpowiedź, to myślę, że po prostu trzeba, ja przynajmniej tak staram się do tego podchodzić, po prostu wziąć sobie jakiś cel, obojętnie, czy to będzie aplikacja stara, czy nowa, i zacząć od tego, żeby, jakby to powiedzieć, trochę zrozumieć jej specyfikę, jak ona działa, jakie tam są technologie, jaka jest specyfika tych technologii, bo one też każde mają jakieś tam swoje, inaczej pewne rzeczy są specyficzne dla Django, pewne rzeczy są specyficzne dla PHP, pewne rzeczy są specyficzne dla Node'a i tak dalej. To jest taka wiedza bazowa, którą gdzieś tam można sobie zdobyć. Natomiast stricte trudno mi udzielić takiej rady, jak zacząć od bug bounty, żeby na tym dużo zarabiać, bo ja co najwyżej mogę się podzielić swoją historią, jak ja zacząłem, jakie ja miałem podejście, a właśnie tak jak mówiłem na początku, miałem podejście, że szukałem aplikacji, które są stare i zapomniane. Robiłem to, wymyślając jakieś zapytania do Google'a, czyli dosłownie pisałem sobie w Google site google.com i tam jakieś zapytania sobie wymyślałem, i dopóki miałem pomysły, to naprawdę dobrze działało. A drugie takie źródło to było czytanie pomocy. Czasami w pomocy się znajdowały jakieś ciekawe narzędzia opisane, które normalnie bym nie natrafił, które kiedyś znalazłem takie API dla hoteli, bo tam hotele mogą jakoś tam do Google'a wysyłać informacje, że i wtedy w wyszukiwaniach Google'a się od razu pojawiają ceny, czy pokoje są wolne i tak dalej.
No i kiedyś gdzieś w pomocy takie API wyłapałem i tam był taki dosyć prosty XSS, dosłownie gdyby jakiś backhunter przede mną po prostu znalazł to API, to prawdopodobnie by tego XSS-a znalazł, bo był na tyle łatwy do już do znalezienia, jak już się miało samą stronę. No, no, natomiast może jeszcze kończąc, w którymś momencie skończyły mi się pomysły na to, jak te aplikacje stare jeszcze wyszukiwać, bo nie da się w nieskończoność tego wymyślać, to wtedy przejąłem taktykę dokładnie przeciwną i zacząłem się skupiać na tych nowych. Czyli pojawia się coś nowego, to testuję coś nowego. I też okay. Czasami daje efekty, o dziwo. To tak trochę na zasadzie, że być może jeszcze wielu backhunterów nie miało czasu, żeby przyjrzeć się tej aplikacji, więc jeżeli tam są jakieś błędy, no to jest szansa, że jeszcze nikt ich nie znalazł. Powiedz, Michał, jakie ty masz podejście do takich rzeczy jak testowanie aplikacji, jakby, które nie mają bug bounty, tak? Jak powiedzmy, że znalazłem jakiś błąd w aplikacji i chciałbym go zgłosić, czy jak to zrobić? Czy spotkałeś się z czymś takim? Czy sam może kiedyś zgłaszałeś tego typu rzeczy? Moje podejście dobrze podsumowuje taka notka na blogu Pawła Golenia dawno temu. On miał tam taką notkę pod tytułem Udaję, że nie widzę. Może nie tak w 100% jest, ale ogólnie rzecz biorąc nie testuję w jakiś tam aktywny sposób aplikacji, które nie mają bug bounty. Po prostu ze względu na to, że wtedy sam stawiam się w trochę niekomfortowej sytuacji, bo okej, testuję sobie coś, co nie ma bug bounty, znajdę błąd, no i co teraz? No, mogę go zgłosić. Niektórzy zgłaszają błędy na przykład przez Securaka, czy też na pewno przez zaufaną. Zakładam, że trochę ich tam wpada, że ktoś gdzieś znalazł jakiś błąd. Więc to mógłby być jakiś tam sposób, jakby ktoś się obawiał zgłaszać bezpośrednio, to zawsze przez prasę to jest jakiś tam, powiedzmy, bufor bezpieczeństwa. Natomiast z tego, co ja robiłem, to jeżeli już mi się zdarzyło znaleźć jakiś błąd, to bardziej jak to były jakieś takie startupy czy firmy technologiczne, gdzie z dużym prawdopodobieństwem, jakim zgłaszę błąd, no to oni do tego podejdą, ok, dzięki za zgłoszenie i ten błąd naprawimy. Ja jeszcze celowo, jak zgłaszam błędy, to od któregoś momentu zacząłem to robić z mojej skrzynki firmowej, a nie prywatnej, bo mam wrażenie, że to mnie też trochę uwiarygadnia, że nie jestem jakimś tam ktoś, kto, nie wiem, chce jakiś szantaż zastosować czy coś, tylko no, pracuję w firmie, która się zajmuje testami bezpieczeństwa, coś znalazłem. No to dobra, to my ten błąd naprawimy, natomiast no, większość ludzi nie ma takiej możliwości. Więc ja ogólnie bym powiedział, że jeżeli komuś zależy na tym, żeby szukać błędów, to lepiej, to programów bug bounty jest na tyle dużo, że lepiej to zrobić w nich. A jeżeli znajdzie błąd i boi się zgłosić, bo boi się jakichś reperkusji, to myślę, że może się zgłosić właśnie przez któryś z naszych serwisów. Na pewno pomożemy. Tak, za procent. Bufok dziennikarski pomaga ukryć tożsamość zgłaszającego. Polecamy. No właśnie. Mamy dobre pytanie, czy możesz podać listę narzędzi, których używasz? Wspomniałeś już o Burpie, czy masz jakieś oprócz Burpa? Tak, znaczy no Burp jest takim najbardziej podstawowym. Jeżeli chodzi o testy takie frontendowe, czyli coś, co robię właśnie głównie w bug bounty, poszukiwanie XSS-ów, to właściwie wykorzystuję Burpa głównie i narzędzia deweloperskie z Chroma. Tam naprawdę wiele można zrobić, jeżeli chodzi o wyszukiwanie XSS-ów. Mam też kilka takich swoich własnych skryptów, których nie publikowałem, tylko mam po prostu dla siebie. Tak, poza tym to są pewne narzędzia, które używam, zresztą jak natrafię na jakąś konkretną podatność, typu, nie wiem, SQL Map, jak gdzieś tam natrafię na SQL Injection. Aczkolwiek, czy bym powiedział, że to jest najważniejsze narzędzie, to nie. Ogólnie to Burp plus całkiem duża liczba wtyczek do Burpa, które dodają nowe skany, są w stanie wyszukiwać nowe podatności itd., itd. Wrócę jeszcze do pytania o zgłaszanie błędów bug bounty, tak zwanych niezamówionych testów, tak? Czy miałeś kiedyś jakieś, już, nawet już pomijając niezamówione testy bezpieczeństwa, czy miałeś może jeszcze
kiedyś jakieś nieprzyjemności związane ze zgłoszeniem podatności albo błędu w aplikacji? Nie miałem takiej sytuacji, bo tak jak mówiłem, poza bug bounty czy poza legalnymi pentestami to nie zgłaszam raczej błędów. Natomiast powiedzmy, troszeczkę rozszerzając pytanie, to czasami nawet jak ktoś zamawia pentesty i się komuś zgłosi, że ma jakiś krytyczny błąd bezpieczeństwa, to wydaje się, że w jakimś tam sensie powinien być zadowolony, że okej, zamówił pentesty, dostał poważny błąd, to znaczy, że warto było te pentesty zrobić. Natomiast nie wszyscy dobrze reagują na to, że im się zgłosi poważny błąd bezpieczeństwa w pentestach. I to czasami jest dosyć zaskakujące. Natomiast takie najbardziej jałowe dyskusje, to nie są jakieś tam nieprzyjemności, tylko bardziej po prostu takie męczące dyskusje, to są na zasadzie, że my zgłosimy błąd, ustawimy mu klasyfikację high na przykład, albo medium i mamy później telekonferencję, panowie, naszym zdaniem ten błąd nie zasługuje na medium, to jest low, albo to nie jest high, to jest medium. I to jest taka dyskusja, która nie prowadzi. W sensie czasami można się dogadać czy zrozumieć. Czasem nam jako pentesterom brakuje jakiegoś szerszego kontekstu biznesowego aplikacji. Oczywiście możemy źle zaklasyfikować podatności. Ja to traktuję na zasadzie, że zmniejszenie poziomu podatności ok, dopóki mi ktoś nie mówi, że mam coś usunąć z raportu, tylko zmniejszyć poziom, czyli że to w raporcie nadal jest, to dla mnie to jest akceptowalne. Jak zaczyna się dyskusja, że tego w raporcie ma w ogóle nie być, to już to zaczyna być mniej przyjemne. Czyli byłeś w takiej sytuacji, że ktoś nie chciał czegoś w raporcie? Zdarzało się rzeczywiście, że ktoś mówił, że to nie jest błąd i jak kiedyś była taka szersza dyskusja na ten temat z którymś klientem, no to summa summarum no musieli się zgodzić na to, już jakby to było ostatnie, na co mogłem jakby się zdecydować, to że zmniejszyć klasyfikację błędu, że to jest rzecz informacyjna po prostu i tam z taką adnotacją, że ryzyko biznesowe zostało zaakceptowane. Więc wtedy nie ma podatności jako takiej, jest stricte odnotowane, że my to znaleźliśmy. Tak. A jeszcze jedna nieprzyjemność. Risk accepted. Tak, jeszcze jedna nieprzyjemność, przepraszam, mi przyszła do głowy, trochę w drugą stronę. Mianowicie, że klient się zgłasza po jakimś czasie, że czegoś nie zgłosiliśmy, a błąd się pojawił. To są bardzo, bardzo rzadkie sytuacje, a jedna, która mi przyszła do głowy, jest dosyć absurdalna, bo było to, klient się zgłosił dosłownie po chyba 2 latach, że nie zgłosiliśmy podatności związanej z jakimś tam słabym szyfrem SSL-owym czy coś takiego, a jakiś skaner wspaniały to zgłosił na criticalu, więc oczywiście poszukali, kto ostatni robił pentest tego systemu, wyszło, że my, no to my nie zgłosiliśmy, no to jak nie mogliśmy zgłosić takiej krytycznej podatności, że jak ktoś wyśle 2 miliardy zapytań, to będzie w stanie jeden bit wyciągnąć, co tam jest zaszyfrowane. Wyolbrzymiam oczywiście, ale generalnie atak był bardzo trudny w przeprowadzeniu. To taka sytuacja też się zdarzyła. Wtedy jeszcze chyba było o tyle ciekawie, że ten błąd w SSL-u, już nie pamiętam co to było, Lucky 13, coś z tej serii, to on został znaleziony po naszych testach, tak naprawdę, się wymyślony po naszych testach. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że pewnie to się skończyło. Ale po prostu klienci, wiedząc, że masz dużą umiejętności, mają też i duże oczekiwania, tak? Tak, może oczekiwali, że to wymyślimy sami. Też fajne pytanie, bo dużo osób zajmujących się znajdowaniem błędów, szczególnie w jakichś aplikacjach, używa dzisiaj po prostu milionów maszyn fazujących i analizuje crashe i patrzy, co wypluwają fazery. Czy ta gałąź poszukiwania błędów cię interesowała, bawiłeś się, czy korzystasz? Czy tak stricte takiego klasycznego fuzzingu, że odpalamy jakąś aplikację desktopową i właśnie patrzymy, czy ona się wywraca z jakimś błędem i szukamy tam buffer overflowów i innych podobnych błędów, to nigdy takim tematem się mocniej nie zajmowałem. Jeżeli troszeczkę byśmy poluzowali definicję, czym jest fuzzing, no to w jakimś tam sensie fazowanie aplikacji webowej też się robi na zasadzie, że
mamy jakiś tam parametr i zmieniamy troszeczkę jego wartość, pojedyncze bity, coś dopisujemy na końcu i tak dalej. To powiem tak, w ramach pentestów tego typu rzeczy rzeczywiście tam się robi, że takie automatyczne jakieś tam skanery są uruchamiane. Natomiast jak robię bug bounty, to nie, to zupełnie nie korzystam z automatów, tylko szukuję błędy ręcznie właśnie na tej zasadzie, że traktuję to tak, że chcę znaleźć coś fajnego, interesującego. Michał, bo wiemy, że znajdujesz bardzo dużo XSS-ów. Jakby ci, co zajmują się pentestami, doskonale wiedzą, jaka może być konsekwencja błędu XSS. Według twojej definicji, jak poważny może być błąd XSS? Jakiś może przykład? Tak, to jest pytanie, na które czekałem. Znaczy tak, tutaj na początku mogę taką historią prawdziwą zacząć, że kiedyś na jednych pentestach w pewnym systemie zgłosiłem 3 XSS-y. Jeden był zaklasyfikowany na poziomie high, drugi medium, a trzeci low. I dlaczego tak było, to do tego zaraz przejdę. Bo to, czy XSS jest istotną podatnością, to zależy po pierwsze od typu systemu, a po drugie od tego, jaka jest droga jego zastosowania, co trzeba zrobić, żeby ofiara rzeczywiście tego XSS-a dostała. I może XSS wylądować jako podatność krytyczna, może XSS wylądować jako podatność, powiedzmy, na niskim poziomie ryzyka. Udało się. I taki przykład. Załóżmy, że mielibyśmy XSS-a w Gmailu i byłby to XSS przez treść maila. Czyli wystarczy, że wysyłamy komuś maila i ten ktoś klika na tego maila i w tym momencie zostaje XSS-owany. Praca bardzo wielu ludzi polega na tym, że czyta maile, które do nich przychodzą, i to nie tylko są to maile powiedzmy z wewnątrz firmy, ale i z zewnątrz firmy. Na przykład, no nie wiem, załóżmy, że na skrzynkę zaufanej wysłałbym maila, którym byłby XSS. Adam dużo maili dostaje od ludzi z zewnątrz, którzy coś tam zgłaszają, jakieś incydenty, wycieki, ataki i tak dalej. No więc nie można, tak jak niektórzy takie złote porady dają, o czym zresztą też Adam mówił prezentację, typu nie klikaj w podejrzane maile, nie klikaj w podejrzane linki, ale to jest nie do stwierdzenia czasami. Więc załóżmy, że mamy XSS-a przez treść maila w Gmailu. I wtedy tak, no i załóżmy ten przykład z zaufaną, wysyłam maila na zaufaną, Adam klika i w tym momencie wykonuje się XSS. I ten XSS może po pierwsze wyciągnąć wszystkie maile, jakie są widoczne w tym webmailu, czyli ktokolwiek się komunikował z zaufaną, to w tym momencie jestem w stanie wyciągnąć jego maile. A po drugie, mógłbym tym XSS-em też wykonywać jakieś operacje, czy na przykład wysyłać maile, albo na przykład pewnie bym coś takiego spróbował też zrobić, że wszedłbym na zaufana łamane przez WP admin, zapomniałem hasła, wtedy na maila przychodzi link do resetu hasła i nie tylko mam dostęp do maila, ale pewnie mam też dostęp do serwisu. W Gmailu na taki XSS jest absolutnie krytyczny, co wynika z tego, że w samym Gmailu są przechowywane bardzo wartościowe dane, prawda, u większości ludzi na mailu. A po drugie, ten XSS jest praktycznie pewny, że on się uda, jak on już tam jest, bo wystarczy komuś wysłać maila, ludzie klikają na maile, które dostają. Po przeciwnej stronie barykady, tak może jeszcze, żeby dokończyć, to miałem kiedyś taką sytuację na pentestach, robiliśmy pentesty infrastruktury i trafiłem na jakimś adresie IP na taki interfejs do monitorowania serwerów. I tam dało się zalogować na jakieś domyślne dane logujące. Tam był testowo podpięty jeden serwer. Ewidentnie było widać, że to było zrobione tak testowo i ktoś pewnie w ogóle zapomniał, że ta usługa działa. I na tej usłudze był XSS. Natomiast ta usługa jedyne, co mi dawała, to, że mi wyświetlała, że jest jakiś tam serwer test i że zużycie CPU to jest 50%, a zużycie pamięci to jest 20%. No, fajna informacja, ale powiedzmy, nie warto za nią umierać. I tam w tym interfejsie, już po zalogowaniu na admina, był właśnie XSS. Natomiast to jest taki przykład XSS-a, który moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego ryzyka. Bo po pierwsze, nawet jak tego XSS-a zrobię, to dostanę informacje, które nie są jakieś bardzo, bardzo ciekawe. Tam tylko statystyki serwerów, więc szału nie ma. Po drugie, to był Reflected XSS, więc musiałem komuś wysłać linka. Więc ten ktoś musi być w ogóle zalogowany na tym interfejsie,
A to był zapomniany interfejs, prawdopodobnie na jakimś tam adresie IP. Więc okej, tu już problem. No ale załóżmy, mogę komuś wysłać maila, ale pojawia się trzeci problem, że to było w infrastrukturze dużej firmy. Więc ja nawet nie wiem, kto potencjalnie może być na tym interfejsie zalogowany. Nie mówiąc o tym, że prawie na pewno nie jest, ale zakładając, że jest, to nawet nie wiem kto. Mogę wejść na LinkedIna, poszukać sobie adminów i wysłać do wszystkich adminów takiego maila, ale w zasadzie to już lepiej wtedy zrobić phishing, bo to większy zysk niż XSS na takiej jakiejś tam śmiesznej stronie. Tak więc XSS taki może być krytyczny, może być zupełnie nieistotny w zależności od typu systemu. Powiedziałbym, że krytyczny jest zazwyczaj na takich, gdzie użytkownicy mają tendencję, by być ciągle zalogowani, gdzie mają jakieś tam poufne dane. Czyli Facebooki, Google, nie wiem, Wykopy, inne serwisy społecznościowe, to tam to jest bardzo poważna podatność. A jakieś takie interfejsy, gdzie ktoś zazwyczaj się loguje na chwilę i po chwili się wylogowuje i tam nie ma żadnych poufnych danych, to tam XSS nie jest jakiś szczególnie istotny. Chyba najbardziej znanym takim XSS-em był Sami w MySpace'ie, tak? Zgadza się. Tak, zdaje się, że tak. To było ciekawe. I ostatnio, parę lat temu, chyba 2 lata temu, było na Twitterze identyczna sytuacja. Też dało się XSS-a zrobić i to momentalnie się rozprzestrzeniło, także no, tego typu platformy są mega podatne. Tak, no na MySpace'ie to w ogóle Sami poszedł później, miał później wyrok sądowy za to, że zrobił tego XSS-a, mimo że on nic nie robił w zasadzie poza tym, że dodawał go do znajomych i dodawał jeden post na tablicy. Natomiast to tak obciążyło infrastrukturę MySpace'a, że uznano to, że, no, że jest to atak. Taka ciekawostka, Sami Kamkar, bo chyba tak miał na nazwisko, ma stronę internetową w domenie .pl, sami.pl. Tak, ogólnie polecam jego stronę, on ma dużo ciekawych znalezisk, pomijając tego XSS-a, ale kilka innych fajnych rzeczy wymyślił. Jego strona też jest ciekawa, ma trochę easter eggów. Fajna, polecam. Nawet trochę dużo. Michał, jesteś w unikatowej pozycji, żeby dać jakieś porady ludziom, którzy siedzą na naszym czacie i słuchają naszej audycji, a są programistami i piszą te aplikacje webowe, które istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że któregoś dnia będziesz testował. Gdybyś mógł im przekazać kilka porad od serca, co powinni w poniedziałek zrobić ze swoim kodem, czego poszukać, żebyś miał trochę większe wyzwanie, bo ty lubisz chyba wyzwania, więc pomóż im trochę utrudnić twoją pracę. To myślę, że tak. Po pierwsze, jeżeli piszemy aplikację w jakimś frameworku webowym, takim nazwijmy to szanującym się frameworku webowym, to jest dosyć duża szansa, że jakieś tam zabezpieczenia przed gamą tych podstawowych podatności on będzie miał. Czasem jest to kwestia, żeby je po prostu zastosować, żeby je włączyć, a czasem kwestia, żeby ich nie wyłączyć, bo zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wyłączał ochronę przed CSRF-em, bo to blokowało, bo przez to jakieś testy automatyczne nie chciały wtedy działać, więc okej, to po co nam ochrona przed CSRF-em, wyłączamy. Więc to jest jedna kwestia. Po drugie, co jeszcze można by powiedzieć? Myślę, że ogólnie rzecz biorąc warto się zapoznać na przykład z OWASP Top 10, jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, nie ma w ogóle pojęcia, jak można zaatakować aplikację, to warto sobie przeczytać takie źródła, jakie ogólnie są ataki, bo jeżeli mamy świadomość, jakie są ataki, no to też wiemy, przed czym możemy się bronić. To jest taka druga kwestia, a trzecia, której frameworki nie rozwiązują, to jest tak zastanowienie się troszeczkę nad logiką naszej aplikacji. Każda aplikacja jakąś tam swoją logikę ma jakiś model uprawnień i to jest takie miejsce, gdzie zazwyczaj musimy dosyć dużo jednak napisać sami. Frameworki mogą nam czasami troszeczkę pomóc, ale jednak większość piszemy sami. Po prostu przeanalizować, czy jest możliwość pominięcia jakichś kroków w naszej aplikacji, czy na przykład jak mamy, nie wiem, kupony rabatowe, czy kuponu można użyć tylko raz, jeżeli takie jest założenie, czy nie można ich użyć wiele razy, czy dobrze sprawdzamy, czy kupon został już użyty, czy jeżeli gdzieś tam leci sobie cena, to czy nie, się nie okaże, że użytkownik może sobie zmienić cenę ze 199 na 1 zł. Naprawdę mieliśmy też takie sytuacje na pentestach.
Dosyć to były ciekawe błędy. Kiedyś nawet na produkcji, jak testowaliśmy pewien system, to właśnie taka sytuacja była i wtedy od razu było zarządzanie, przerywamy pentesty, bo musimy zobaczyć, czy księgowość to ogarnie. Co się wydarzyło, że dane rzeczywiste się przestały zgadzać z księgowymi. Tak więc taka szeroko rozumiana logika aplikacji, czyli coś, co zazwyczaj piszemy sami, warto się przyjrzeć, czy sprawdzamy pewne założenia, które muszą być, czyli że pewna wartość musi być w jakimś tam zakresie, że pewne kroki należy wykonać jeden po drugim i tak dalej, i tak dalej. A z twojego doświadczenia, bo teraz wszyscy zmieniają swoje procesy na agile'owe, scrumowe i ten kod się robi coraz szybciej, coraz dynamiczniej, czy z twojego doświadczenia jakość kodu się pogorszyła w ciągu ostatniego, powiedzmy, nie wiem, 2 lat? Tych błędów jest coraz więcej, czy z kolei te procesy jakby wspomagają na tyle, że już jest coraz mniej błędów, tak? Wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia procesów, tylko frameworków, że frameworki są coraz dojrzalsze i też coraz chętniej różne firmy piszą swoje aplikacje w oparciu o te frameworki, one rozwiązują bardzo dużo problemów. Natomiast czy błędów jest mniej? Powiedziałbym może, że troszeczkę się zmieniło to, jakie błędy występują. Na przykład w nowo napisanych aplikacjach SQL Injection już prawie nie występuje. Natomiast teraz popularne są jakieś tam Solar, Elasticsearch i tak dalej. No i okazuje się, że okej, SQL Injection nie ma, ale wstrzyknięcie do zapytania solarowego i możliwość też wyciągnięcia jakichś tam nieoczekiwanych danych już jest. Czyli błędów jest, myślę, być może troszeczkę mniej niż kilka lat temu, natomiast one się po prostu zmieniają. Pewne problemy, które zostały kiedyś rozwiązane, to okej, są już rozwiązane, ale pojawiają się nowe, no bo są nowe technologie, też nie wiem, Docker, konteneryzacja i tak dalej. To też czasem jest tak, że jakiś deweloper sobie odpala Dockera, żeby coś tam sobie testować, a później Docker w dokładnie takiej samej konfiguracji leci na produkcję i okazuje się, że wtedy jakieś tam błędy są. No dobra, ja powiem szczerze, wiele się nauczyłem, wiele zrozumiałem z pracy pentestera i backhuntera dzięki rozmowie z tobą. Choć wydawało mi się przed rozmową, że już dużo wiem, ale dużo nowych rzeczy usłyszałem. Ale bardzo mnie interesuje i myślę, że również naszych słuchaczy interesuje, z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na co dzień, czy zawodowo, czy prywatnie, jeżeli jest jakieś rozróżnienie tych światów w ogóle w twoim życiu. W tym przypadku akurat nie. Jeżeli ktoś ogląda moje streamy albo był na moim szkoleniu, to wie, że używam Mac OS-a. Wynika to z tego, że zawsze byłem tak trochę bardziej Linuxowcem niż Windowsowcem. Natomiast co by jakkolwiek lubiłem Linuxa, tak no zawsze w którymś momencie się okazywało, że coś mi nie chciało działać w ważnym momencie, albo po aktualizacji coś się wysypało, albo brakuje jakiegoś oprogramowania, albo jest problem z jakimś zewnętrznym sprzętem. To był taki dominujący problem. A stwierdziłem, że w którymś momencie, że no Mac OS ma taki Linuxowy feeling, że tak powiem. No jest to ta sama rodzina systemów, gdzieś tam patrząc trochę dalej. A jest dużo lepsze wsparcie do oprogramowania i do sprzętu. Chociaż jestem ostatnio skłonny, żeby spróbować się przekonać do Windowsa, przynajmniej przetestować, mając na uwadze zmiany, jakie tam zaszły, nowy terminal lub ten subsystem for Linux. To wygląda dosyć obiecująco, więc może warto się przekonać, a z kolei na przykład na tych laptopach Microsoftu, na tych Surface i innych podobnych. Podoba mi się to, że no, pełną rolę i tabletu, i laptopa, co też fajne jest na szkolenia, bo wtedy można adnotacje robić bezpośrednio na ekranie. Nie kursorem, tylko ręką, więc to jest coś, co mnie zachęca, więc może jakoś w niedalekiej przyszłości spróbuję zobaczyć, czy jestem gotów na powrót do Windowsa. Ja teraz walczę z tym, czy jestem gotów, czy Linux jest gotów na to, żeby zagościć u mnie na komputerze. No na razie walczymy, zobaczymy ile to potrwa. Michale, pytanie, które zadajemy każdemu z naszych gości, które definiuje wszystko. Znasz to pytanie, bo pewnie oglądałeś nasze wcześniejsze audycje. Michale, Commodore czy Atari?
U mnie w domu, jak byłem dzieckiem, był jeden komputer firmy Commodore. Tym komputerem była Amiga 500. Tak więc skłaniam się zdecydowanie ku Commodore, czyli ku Amidze. Prawdę mówiąc, nie miałem z Atari nigdy bezpośredniej styczności, więc nawet nie wiem, jak to wyglądało, jak działało. Zupełnie nie ma po co. Ja już nawet nie skomentuję tych złośliwości. No dobra, słuchajcie, doszliśmy do tego momentu, w którym czas rozdać jakieś gadżety i będziemy zaraz rozdawać wspaniałe UBK-e. I w związku z tym prośba, Michale, abyś zadał swoje pytanie. Ono nie jest trywialne i specjalnie o takie poprosiliśmy i Michał obiecał, że takie będzie. Znaczy w sensie nietrywialne, także czyńcie swoją powinność. Tak, nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, ale też tam widziałem, gdzieś na czacie się pojawiło pytanie, czym się zajmuję obok bug bounty, testów bezpieczeństwa i tak dalej. To jedną z rzeczy, którą czasem lubię robić, żeby zabić trochę wolnego czasu, to są zagadki logiczne czy zagadki matematyczne. Więc mam taką małą zagadkę matematyczną, którą można rozwiązać też przez brute force, więc w razie czego możecie już odpalać Pythony czy C++y, czy co tam macie pod ręką. Zagadka jest taka, że przychodzi sobie człowiek do sklepu i kupuje w tym sklepie trzy produkty i wziął te produkty, idzie do kasy i tam sprzedawca na kalkulatorze sobie przelicza, ile ten człowiek powinien zapłacić i mówi 20 zł i 25 groszy. Na co kupujący mówi, że kurczę, coś tu się nie zgadza. Jak pan niby to policzył? On mówi, no pomnożyłem te ceny. Panie, ale to przecież się nie mnoży, to się dodaje. No dobra, niech panu będzie. No i bierze ten kalkulator jeszcze raz, dodaje te trzy liczby i mówi, no i po co się było tak kłócić? Dalej wychodzi 20 zł i 25 groszy. No i to jest zagadka. Mamy trzy liczby, mające co najwyżej dwa miejsca po przecinku i trzeba znaleźć takie trzy liczby, których zarówno suma, jak i iloczyn to jest 20,25. No dobrze, zagadka została zadana. Teraz wy zaczynacie szukać, pewnie najpierw szukacie w Google, ale... A my idziemy oglądać mecz. Tak, o ile... Ej, trwa jeszcze? Chyba tak. Ja tylko tak jeszcze zwrócę uwagę na to, że ważne jest to, że te liczby mogą mieć co najwyżej dwa miejsca po przecinku, bo no raczej nie można, zazwyczaj nie kupujemy w sklepie produktu, które ma cena 1,333333 i tak dalej. Zobaczymy, także czy... Przypominamy, wynik ma być 20,25, są trzy liczby i ich dodanie i pomnożenie daje ten sam wynik, 20,25. Trzeba podać wszystkie trzy liczby prawidłowo z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bo z większą nie ma potrzeby, bo są takie trzy liczby, które to spełniają. Sprawdziłem, spełniają, ja już wiem. Słuchajcie, podajecie jakieś pojedyncze liczby, nie wiem co wygooglaliście, ale jedna liczba nie jest odpowiedzią. Te trzy liczby, aż wezmę kalkulator. Ktoś podał odpowiedź 6,75, 6,75, 6,75. Czy one spełniają, Michał? Bo może jest więcej niż jedno rozwiązanie. Podejrzewam, że zgodzi się suma, ale na pewno nie zgodzi się iloczyn, bo 6 razy 6 to jest 36 już, jeszcze razy 6 to jest tak, jeszcze to więcej. Ja wyciągam kalkulator. Tak, te liczby i dodane i pomnożone muszą dać to samo. Także samo 6,75 nie wystarczy. Nie, wydawało mi się, że podaliśmy polecenie dosyć jasno. Musi być i suma, i iloczyn, tak? Czyli wszystkie te trzy liczby pomnożone przez siebie muszą też dać 20,25. A 6 razy 6 razy 6 daje, jak słusznie Michał zauważył, znacznie więcej. Suma się zgadza, ale no iloczyn niestety nie. No słuchajcie, ktoś, w ogóle dajemy jeszcze 2 minuty. Jak nikt w ciągu 2 minut nie policzy prawidłowej odpowiedzi, to Michał ma jeszcze pytanie awaryjne, które powinno być prostsze.
które jest powiedzmy już googlowalne, ale czy okaże się prostsze, to zobaczymy. Tomasz podaje 3,37, 3,37, 3,37, ale suma tych liczb nie wynosi 20,25. To nie muszą być te same liczby, tak? Więc pamiętajcie też, że to mogą być trzy zupełnie różne liczby, które i dodane, i pomnożone dają 20,25. To może na początek, znaczy jeszcze dodam, że jak przygotowywałem zagadkę, to właśnie chciałem, żeby ta suma i iloczyn to było 13,37, ale okazało się, że nie istnieje taka trójka liczb, w której ich suma i iloczyn by wynosiły 13,37 w założeniu, że są dwa miejsca po przecinku. No dobra, tak, jak leci brute force, to powinien się skończyć naprawdę szybko, zakładając, że jest napisany bezbłędnie, bo nie ma tutaj aż tak dużo możliwości do sprawdzenia. A może jeszcze dodam, że to jest przeróbka takiej zagadki istniejącej, gdzie suma i iloczyn wynosi 7,11 i liczb jest 4, a nie 3. Także tak kończy się zadawanie zagadek, na które nie ma odpowiedzi na Wikipedii, ale prosiliście nas, żeby nie były takie trywialne, więc staraliśmy się i Michał się też postarał. Także mamy nadzieję, że lada moment komuś uda się odpalić to, co trzeba. Damian podaje jakieś trzy liczby, ale one się nie sumują do 20-25, to już widzę na oko. Jest troszeczkę za dużo tak, chyba tam w końcówce. Tak. Jasiu, trzy liczby, Jasiu, 10,5 nie jest odpowiedzią. 10,5 to było takie dobre piwo, ale to chyba nie o to chodziło w tym pytaniu. Dobra, 30 sekund jeszcze, zobaczymy, czy Brute Force Adama da radę, i jak nikt nie zdąży w ciągu najbliższych 30 sekund udzielić odpowiedzi, to idziemy do pytania awaryjnego. No cóż, zagraliśmy ambitnie, takie są zalety programów na żywo. Pomidor też nie jest dobrą odpowiedzią. Ogólnie jest bardzo dobrą odpowiedzią, ale nie w tym zadaniu. Pomidor nie spełnia warunku trzech liczb. No cóż, wygląda na to. O, mamy jeszcze kilka kolejnych propozycji, ale niestety wygląda na to. 42 jest wyśmienitą odpowiedzią, ale również nie spełnia tego warunku. Michał, słuchaj, ale to jest odpowiedź na wszystko. No. Tak. Myślę, cały czas, który przewidzieliśmy, plus lekki margines, został już wykorzystany, więc ktoś mówi, że ma, ale no to Andrzeju, jak masz, to dawaj, bo to jest ostatnia szansa. A nie, 18, 25, 1 i 1 nie, bo przemnożone przez siebie nie dają 20, 25. Andrzej twierdzi, że ma pierwszą. 16,25. Nie, Andrzeju, nie udało się. Ale słuchajcie, MFINS, yes, warto było poczekać. MFINS, 0,75, 1,50 i 18. Zgadza się. Brawo MFINS, kimkolwiek jesteś. Dziękujemy, że podniosłeś naszą wiarę w ludzkość i poziom wiedzy i umiejętności naszych słuchaczy. Jak więc ktoś nie wierzy, może odpalić kalkulator i sprawdzić. Wielkie gratulacje, się to zgadza. Było chyba najtrudniejsza do tej pory zagadka, jaką zadaliśmy w naszym programie. MFINS, maila poproszę na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu, a UBK ruszy do ciebie. No, gratulacje. Cieszę się, że nie musieliśmy przechodzić do pytania awaryjnego. Dobrze, to teraz która druga? To może jeżeli już mówimy o matematyce, to ja sobie pozwolę zadać swoją. My się z Michałem nie umówiliśmy, że będą zagadki matematyczne, ale moja też jest matematyczna, także proszę rozwiązać tą całkę. Ja w ogóle nie znam się na matematyce, więc nie ja ją szykowałem, ale sprawdziłem i wynik wychodzi taki, jaki ma być. Nie jest specjalnie skomplikowana. Jej autor powiedział, że zajmie wam to 30 sekund. Więc będę próbował. Albo 30 sekund, albo dzisiaj nie skończymy tego programu. Słuchaj, no Adam, wszystko zależy od twojego pytania, tak? Moje ma zająć moje nie jest sekund. Matematyczne. Moje jest, nie jest. Mamy już jakiegoś całkomistrza. Maestro 1337. Nie wiem, czy strzelał.
Ale jak nie strzelał, to wyszło mu bardzo dobrze. 1337 to prawidłowa odpowiedź. Mi się udało trafić we właściwą, odpowiednio hakerski wynik. Maestro, gratulacje, uratowałeś czekanie parę minut innym użytkownikom, więc e-maila poproszę na adam@zaufana3strona i tam numer paczkomatu i numer telefonu. Drugi UBK niniejszym rozdany. No dobrze, Adamie L., czyń co trzeba. Dobrze, więc ja mam trochę prościej, nie będzie tutaj żadnej matematyki. Pytanie brzmi, jaki był największy botnet stworzony przez Polaka? Proszę podać nazwę. Botnet złośliwego oprogramowania. Największy w sensie szczytowa liczba zainfekowanych hostów, dla sprecyzowania, co rozumiemy przez największy. Zobaczymy, bo tutaj pewnie parę osób odpowie, bo to nie jest aż taka wielka tajemnica, chociaż to jest chyba też z kategorii niegooglowalne. To trzeba wiedzieć. Dzisiaj się naprawdę staraliśmy z pytaniami. Będzie dobrze, coraz myślę, trudniej. Posypały się już pierwsze odpowiedzi. Nie jest to Prosiak. Dredolab nie, Mirai nie, Prosiak też nie był. Mamy już, był mamy odpowiedź. Jest, jest. Kto był pierwszy? Tomasz. Wygląda na to, że Tomasz. Tomaszu, który napisałeś Wirut, powiedziałeś prawidłowo. Tak, Wirut miał ponad kilka milionów, chyba tam było przynajmniej 4 miliony chyba zainfekowanych hostów w szczytowym momencie i to wiele, wiele lat temu, więc można powiedzieć, że polska myśl techniczna wyprzedziła wiele, wiele innych krajów w tym obszarze. Tomaszu, poproszę o maila adam@zaufana3strona.pl i tam numer paczkomatu i numer telefonu, a UBK ruszy do ciebie. No dobrze, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za udzielenie prawidłowych odpowiedzi. Cieszymy się, że dla wszystkich pytań się udało. Michał, dziękujemy bardzo za to, że poświęciłeś nam dzisiaj zarówno swój czas, jak i uwagę i za bardzo ciekawe rzeczy, o których opowiadałeś. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze skorzystali z twojej wiedzy i że liczba polskich uczestników programów Bug Bounty odnoszących spektakularne sukcesy wzrośnie. Bardzo tego życzę, sobie i innym. Oby, no nie, tak będziesz miał wtedy konkurencję. No to zawsze jest motywacja do większego rozwoju. I tego się trzymajmy. Dzięki Michał i do zobaczenia, czy online, czy na żywo. Dzięki wielkie, dzięki wszystkim. Trzymaj się. No dobrze, a my kontynuując ogłoszenia duszpasterskie, chcieliśmy przypomnieć o tym, że 27-28 listopada konferencja Oh My Hack i naprawdę warto się zapisać. Dwa dni, prawdopodobnie przynajmniej 10 ścieżek, po 5 dziennie, a może i po 6. Będą też nagrania dla uczestników, no i będzie naprawdę fajnie. To wiecie już po poprzednich wydaniach, że jeśli chodzi o jakość, to na to na pewno nie możecie narzekać, a ponieważ będzie online, to też i miejsca będziecie mieli najwygodniejsze i w pierwszym rzędzie. Także serdecznie polecamy omychconf.pl. Tam można zarezerwować swoje bilety. Za tydzień zaszczyci nas swoją obecnością REF, czyli Mateusz Szymaniec z zespołu CERT Polska oraz z zespołu CTF-owego P4, więc będzie na pewno i o CERT-cie, i o CTF-ach, i o hakowaniu satelitów, i o różnych innych ciekawych rzeczach. Wpiszcie do kalendarza, niedziela 21, to będzie 21 odcinek, więc w sumie taki można powiedzieć nawet trochę jubileuszowy. A jeżeli chcecie posłuchać naszych poprzednich audycji albo zobaczyć ich archiwum na YouTubie, to live@zaufana3strona.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje. I to chyba tyle na dzisiaj. Chyba, że o czymś zapomniałem, ale już sobie przypomniałem. Tak, sam sobie przypomniałem. Ja nic nie mówię. To już jest jakiś postęp. Jest Stefan. Oczywiście, że Stefan jest. Stefan oglądał mecz, dlatego dopiero teraz przyszedł, ale nie chce mi powiedzieć, jak się skończyło, więc muszę iść sam sprawdzić. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.